Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 11 września 2023 roku. Jest to wydanie 135, które opublikowaliśmy jak zwykle na kanale Sprawy Wschodu. Dzisiaj mówimy o stracie unijnych funduszy w Rosji, tak, Rosja także takie otrzymywała, o życiu komercyjnych sobowtórów Putina i o białoruskich paszportach. Magda Paciorek, Marcin Strzyżewski i ja, Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania i przypominamy państwu, że można nas wspierać poprzez profil Buycofee, tu nasza skarbonka i link do niej jest w opisie do tego odcinka, a także w serwisie Patronite Sprawy Wschodu. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór Państwu, w zależności od pory, kiedy włączyliście nasz podcast. I witam serdecznie Marcina, Magdę, Magdę, dawno niesłyszaną, i Magda zacznie dzisiejsze nasze spotkanie. Cześć, Magda. Cześć, witam Państwa. Ja przygotowałam artykuł pochodzący z Nowej Gazety o takim dosyć wdzięcznym nagłówku: Koniec dobra sąsiedztwa, czyli koniec dobroci sąsiedzkiej. I co to oznacza? A to, że Unia Europejska po raz drugi w przeciągu ostatnich dwóch lat wstrzymała dofinansowania przeznaczone na rozwój współpracy z Rosją. Tym samym różne regiony w Rosji nie otrzymają blisko 161 milionów euro z budżetu Unii Europejskiej, i wśród miast, które to dotyczy, jest Petersburg. Psków, Kaliningrad i wiele, wiele innych miast. Ale nie tylko w Rosji, bo również Białoruś nie skorzysta z dopłat do różnych inwestycji. Przyczyna jest jasna, wojna, która dalej trwa i podważa zasadność tej tytułowej dobroci sąsiedzkiej. Być może niektórych z naszych słuchaczy może zdziwić fakt, że Unia Europejska finansuje inicjatywy w państwach niezrzeszonych w ramach Unii, ale w praktyce od 2004 roku wspierane były państwa sąsiadujące z państwami Unii Europejskiej i dofinansowana była przede wszystkim infrastruktura, szczególnie ta będąca kluczowym punktem na styku dwóch państw. Początkowo celem takich projektów było zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i ekonomicznego. Dobrobytu terenów pogranicznych z Unią Europejską. Z czasem zrozumiano na podstawie wydarzeń chociażby związanych z, z wojną arabską, że ekonomiczne wsparcie to nie wszystko. Ważne jest również tworzenie instytucji, które powinny kształtować demokratyczne postawy. Tym samym bardziej istotnym stało się wsparcie inicjatyw kulturowo-edukacyjnych od różnego rodzaju wymian, integracji różnych kulturowych organizacji po utrzymywanie i odnawianie miejsc o szczególnym kulturowo-duchowym znaczeniu. I tutaj wspomnę, że sama miałam okazję na studiach korzystać z wymian edukacyjno-kulturowych w ramach budżetu Unii, w których uczestniczyli Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, przedstawiciele innych państw położonych na wschód od nas. Brałam m.in. udział w szkoleniu na temat mediacji i było to ciekawe wydarzenie zrzeszające przedstawicieli państw, które nie pałają do siebie sympatią, na przykład Armenię i Azerbejdżanu. Dla mnie takie inicjatywy były bardzo ważne, bo pomagały nie tylko Zrozumieć wschodnich sąsiadów, ale też skonfrontować się z ich światopoglądem i poniekąd zaszczepić odrobinę szersze spojrzenie na wiele spraw, a może nawet nie szersze, ale Niekiedy nawet odmienne. I dla wielu Rosjan, Białorusinów i nie tylko, nie tylko nich, to były jedne z nielicznych możliwości wyjazdu za granicę, zobaczenia, jak się żyje, no i przy okazji skorzystania z takiej oferty kulturowo-edukacyjnej, którą dawała, dawały tego rodzaju projekty. I wracając do wątku rosyjskiego. Projekty związane z Rosją stanowiły prawie połowę wszystkich tych dobrosąsiedzkich inicjatyw i znaczną część projektów obejmujących poprawę infrastruktury. I co ciekawe, w tysiąc, 2014 rok nie przyniósł ochłodzenia współpracy unijno-rosyjskiej. Ważne było utrzymanie tej relacji i inicjatyw mimo wyraźnych tendencji autorytarnych w Rosji. Możemy oczywiście dywagować, czy słusznie Unia Europejska kierowała swoje środki na tego typu inicjatywy skoro nie przyniosły one zamierzonego rezultatu, jakim byłby, byłyby poprawne relacje i zakorzenienie demokratycznych wartości. Ale pozostawię tylko jeden komentarz, że tak jak i dla wielu z nas szokiem był wybuch wojny, tak i z perspektywy czasu nie można było... Ocenić, jakie będą miały powodzenia takie inicjatywy, i wydaje mi się, że niezwykle trudno przewidzieć rezultat takich socjalno-kulturowych projektów, na ile one będą skuteczne. I Niemniej jednak Unia Europejska podjęła kroki już w maju zeszłego roku i z tych funduszy blisko 26, milion, 26 milionów euro przeznaczonych dotąd na projekty polegające na współpracy z Rosją i Białorusią. Te pieniądze zostaną przekazane Ukrainie i Mołdawii i w sierpniu, w te, w sierpniu tego roku podjęto decyzję, że analogicznie przekazane zostaną kolejne fundusze. Czyli te wspomniane 161 milionów euro. Powrócę jeszcze na moment do kwestii tego, jakie inicjatywy były realizowane w Rosji. Przykładem takiego rosyjskiego miasta, który brał udział w europejskim transgranicznym projekcie, był Iwan Gorod. Wspominaliśmy, a dokładnie Bartek opowiadał Państwu, że to miasto w tym roku zasłynęło pokazowym koncertem z okazji 9 maja, dedykowanym estończykom z Narwy, która oddzielona jest od Iwan Goroda zaledwie mostem. Byłam w tym miasteczku w drodze do Rasy i bardzo mi on przypominał przejściem i tym mostem polsko-czeski cieszyn. I wracając do tego miasta, to obiektem dofinansowania z pieniędzy unijnych była twierdza w Iwangorodzie. Do tej pory koszt rekonstrukcji twierdzy pochłonął ponad 11 milionów euro. I działało to na zasadzie dwóch rodzajów funduszy. Pierwsze dotyczyły inicjatywy wsparcia sąsiedzkiego i były dedykowane Rosji. Druga część, ten fundusz szedł na poczet regionalnego rozwoju, czyli to były pieniądze dla Estonii. W twierdzi, twierdza została praktycznie odnowiona z totalnej ruiny, stworzona tam została wystawa i muzeum. I w zeszłym roku miał być ukończony drugi remont tego obiektu, ale wojna przerwała te plany i zaprzestano finansowania. Innym przykładem bardzo intensywnej współpracy z państwem unijnym były projekty między innymi między Rosją a Finlandią, dotyczyły one infrastruktury i ekologii Kareli oraz Leningradzkiego obwodu, budowano drogi łączące dwa państwa, oczyszczanie ścieków i innych obiektów na jeziorze Ładoga. Ten projekt ym, pochłonął łącznie ponad 2,5 miliona euro. I jak nagłówki gazet rosyjskich głosiły. Dzięki takim projektom, mieszkańcy okolic jeziora mieli wreszcie czystą wodę w kranach i Da, idąc dalej, dziennikarz Nowej Gazety przytacza również, jak się zmieniły stosu, jak y, się zmienił stosunek do współpracy lokalnych władz. Jak były fundusze to w 2015 roku ówczesna głowa tego okręgu Aleksandr Hudilainen nazwał współpracę wyrazistym przejawem przyjaźni regionów, rok później zapewniał, że przyjaźń z Finlandią będzie trwać, ale po wybuchu wojny również Finlandia przestała być państwem przyjaznym. I co ciekawe, nowa głowa regionu Artur Parfienko, w trakcie swojej kampanii wyborczej, przy, przypisywał sobie jako zasługę właśnie zakończenie tej współpracy z Finlandią. Kolejnym przykładem jest rekonstrukcja międzynarodowego terminalu w, por, w porcie pasażerskim. Mar Marskoj Fasad, czyli jednym z głównych obiektów infrastruktury Sankt Petersburga. Na przedsięwzięcie poszło około miliona euro, i w założeniu miał to być terminal, który miał obsługiwać międzynarodowe liniowce i promy, przede wszystkim z krajów skandynawskich. Port otworzono latem 2021 roku, ale w praktyce żaden statek międzynarodowej floty nie wpłynął do portu. Po pierwsze z powodu covid u po drugie z powodu remontu, a na koniec z powodu wojny. I obiekty przynależące do portu są wynajmowane teraz jako akademiki i przestrzenie biurowe więc widzimy, że wiele z tych projektów zostało nieukończonych możemy tutaj wymieniać dalej, między innymi jest to ścieżka rowerowa w obwodzie kaliningradzkim prowadząca do Polski liczy ona około 34 km i była robiona w ramach projektu Eurovelo zostało do ukończenia zaledwie 10 metrów i prace nad ścieżką trwały nawet już po wybuchu wojny no ale koniec końców się nie udało tego ukończyć. Dalej. Na granicy rosyjsko-estońskiej planowano o, odnowić infrastrukturę. Z Portową i uruchomić miejski Statek na 40 miejsc pływający na wyspy, kupiono nawet dwa kutry, ale projekt nie ruszył. Oprócz tego planowano z Litwą chronić różnorodność biologiczną Wybrzeża Bałtyckiego, projekty z łotwą miały dotyczyć zielonej infrastruktury, a na przykład w arktycznym programie pojawiły się projekty adaptacji około terenów do zmian klimatu. W sumie budżet na lata 2021 do 2027 obejmował 178 milionów, ale wszystkie te nawet rozgrzebane projekty nie będą realizowane. Co to oznacza dla Rosji i wspomnianych regionów? A to, że trudno będzie znaleźć środki na wspomniane i inne inicjatywy, bo całość kosztów inwestycji pokrywana byłaby z regionalnego budżetu. Niektórzy lokalni politycy dążą do tego, by pozyskać w jakiś sposób fundusze na przykład z innych miejsc, na przykład z budżetu Związku Rosji i Białorusi ale zobaczymy, na ile to będzie możliwe, żeby, żeby pozyskać takie pieniądze. I jeśli zastanawialibyśmy się, co z państwami europejskimi będącymi jedną ze stron współpracy, one otrzymają pieniądze na ukończenie swojej części projektu i na współpracę z innymi sąsiednimi państwami. Tutaj się bardzo by chciało skomentować, że ta naiwna Unia Europejska, ten naiwny Zachód, który uwierzył w koniec historii, postanowił wyciągnąć rękę do złego sąsiada, który okazał się skazany na tyranie. Często zgodzicie się, pewnie słyszymy od ludzi, którzy się tematem interesują tak y, okazyjnie, niedzielnie, że Rosja to jest, cytuję, stan umysłu, że Rosjanie nigdy nie będą państwem demokratycznym, że oni się nigdy nie zmienią i tak dalej. Tak, Mnie tak. osobiście... Dobrze, to nie, nie tylko ja to słyszę. Tylko Mnie, Mnie... ty to słyszysz, tak, tak. Mnie osobiście to trochę irytuje pod tym względem, że w zasadzie żadne państwo demokratyczne i cywilizowane nie było takie, dopóki się takim nie stało. I tutaj, proszę państwa, to, że w tej chwili w Rosji jest... Pewna grupa ludzi, nie będę twierdził, że duża, nie wiem jaki to jest procent, oczywiście do tego potrzebne byłyby jakieś badania socjologiczne prowadzone w normalnej atmosferze, a nie w atmosferze strachu, ale jakaś grupa ludzi mieszkających w Rosji rozumie sytuację w sposób, który byśmy określili jako. Mm, no, może tutaj prawidłowy nie jest najlepszym słowem, ale może w ten sposób po prostu racjonalnie. I widzą, że był jakiś zewnętrzny świat, który oczywiście postępował zgodnie ze swoimi interesami i poszczególne państwa swoje interesy oczywiście realizowały w pierwszej kolejności, ale generalnie nie byli to wrogowie, których trzeba było zniszczyć i którzy nie robili nic innego, tylko czekali. Na surowce, bo tak to jest często w Rosji przedstawiane, że przecież tylko i wyłącznie Zachód, świat wszyscy dookoła jedyne o czym marzą, to okraść Rosję ze wszystkiego, co ma, bo przecież to jest najbogatszy kraj świata, no tylko ci przeciwnicy, ci wszyscy źli ludzie sprawiają, że nie da się w nim żyć normalnie. I to, że tego typu inicjatywy były realizowane, myślę, że pomogło stworzyć te warstwę ludzi, którzy rozumieli, że ze światem można się dogadywać i myślę, że ci ludzie w odpowiednim momencie zaczną być widoczni. Nie twierdzę, że oni coś zmienią z własnej inicjatywy, to jest w sytuacji takiego państwa totalitarnego jak Rosja bardziej skomplikowany temat, natomiast prędzej czy później ten kraj będzie musiał próbować z powrotem się wbudowywać w te relacje międzynarodowe. No Rosja nie wyparuje, nie zniknie, nawet jak się podzieli, w co bardzo wątpię, na dziesięć części, to każda z nich także będzie musiała te relacje jakoś ze światem budować. Oni nie podepną do siebie od spodu, do swojego terytorium rakiet, sojuz i nie wystrzelą się w kosmos, będą dalej tutaj, obok Europy. I ci ludzie, którzy dzięki tego typu programom rozumieli trochę więcej. Myślę, że jeszcze się pokażą, jeszcze ich zauważymy. Akurat powiedziałeś w swoim komentarzu o podziale Rosji, w których raczej tak dużo osób jak jeszcze swego czasu, a ten swój czas ja bym określił na gdzieś połowę zeszłego roku, być może w to wierzyło. Nawet ostatnio słuchałem takiej wypowiedzi, wciąż podtrzymującego taką tezę, znanego już zachodniego właściwie myśliciela, profesora Aleksandra Etkinda. On to wyraził też w swojej publikacji z kwietnia tego roku Russia Against Modernity, czyli Rosja przeciwko nowoczesności, że rzeczywiście istnieje takie, taka możliwość, że ta Rosja się podzieli. Wtedy to jest też ciekawe pytanie, z którym Magda do nas nie tyle przychodzi, co może prowokować do takiego pytania. Czy dla podzielonej Rosji pomoc, czy też pofragmentowanej Rosji taka pomoc mogłaby zaistnieć? Pomoc, czy też współpraca, która polega na pomocy? Mnie się wydaje, jak patrzę na tą, na, tą, na tą optykę właśnie Unii, że to jednak i tak było kierowane głównie do tych miejsc, w których absorpcja tych środków była po prostu możliwa. Jakkolwiek byłyby one nikłe dla całej Rosji, w ogóle dla budżetu, nie, nie przeceniałbym, Wartości tego, jednakże wydaje mi się, że akurat pewnego rodzaju porównanie, jak steruje się środkami finansowymi, jak się ten strumień rozlicza, jak się go realizuje, jak się wprowadza w życie pewne rozwiązania, to jest bardzo interesujące. I ten Iwan Gorod jest również ciekawym przykładem, jak to się dla wielu, przynajmniej obserwatorów, nie udało, bo jeśli popatrzymy choćby na te dwa brzegi, estoński i nabrzeża, nie tyle brzegi, co nabrzeża, estoński w Narwie i po drugiej stronie, to widać wyraźnie, że no, pewnie nie za te same pieniądze, ale z tego samego pomysłu nie wynikło to samo, tak chyba należałoby powiedzieć. I to partnerstwo, tutaj akurat dobrosąsiedzkie, no, zostało w taki sposób zinterpretowane przez naszych potencjalnych partnerów właśnie z ówczesnego czasu, ale i dzisiaj słusznie mówisz Marcin, no co tutaj się dużo nie będziemy się oszukiwać zaraz jak ostatni podpis na dokumentach finalizujących tą wojnę gdzieś na świecie, czy w Ukrainie czy w Rosji, w Rosji pewnie nie ale gdzieś na świecie zostanie przypieczętowany to od razu we wszystkich możliwych miejscach, instytucjach świata rozpoczniemy ponowne przejście do partnerstwa strategicznego Jakiegoś innego rodzaju partnerstwa z Rosją, tak jak zresztą teraz, kiedy przyglądamy się choćby partnerstwu wschodniemu, które przecież doskonale wszyscy znacie. I tutaj także, jeśli popatrzy się na, na to partnerstwo wschodnie bez Rosji, bo przypomnijmy, że. Ten taki trochę zapomniany, odsunięty teraz ze względu na wiele wydarzeń projekt unijny, Rosja w nim nie uczestniczyła formalnie. Rosja to partnerstwo strategiczne, właśnie. Nawet teraz, kiedy Państwo zerkną sobie na witryny unijne, zobaczą Państwo właśnie tego typu określenie. Turcja, kraj kandydujący, Rosja, partnerstwo strategiczne. Można to w wiecznym takim cyklu powtarzać. Za to to partnerstwo wschodnie było nakierowane, jest wciąż nakierowane na Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę. Z tym, że też warto pewnie to przypomnieć, że akurat to sąsiedztwo z Białorusią w pewnym sensie na własne życzenie. Nawet nie w pewnym dokładnie na własne życzenie Białoruś wypowiedziała i wystąpiła z tego pomysłu w 2021 roku, ale teraz zastrzegę się nie Białoruś, bo znów nie będziemy aż tacy tutaj nieprecyzyjni. Po prostu Aleksander Łukaszenka i jego rządy uznały, że takie poligacje takie z Unią. Finansowe głównie nie są mu do niczego potrzebne. Poza wszystkim też powiedziałeś o tym, Marcinie, jest w tym pewnego rodzaju taka niepragmatyczna pewnie wizja. Jeśli można przyjąć fundusze specjalnie nie używam z określenia pieniądze, tak? Ale kiedy można przyjąć fundusze, bo fundusze to jest jednak infrastruktura przekazania tych pieniędzy, rozliczenia. Przekierowania na konkretne cele, nazywane bardzo już od dłuższego czasu usilnie projektami. Więc kiedy tego się nie chce, nie odrzuca się, no to jestem pewnego rodzaju pewnie jakaś, jakaś taka no może nie, nie do końca przemyślana strategia, chociaż te pieniądze, jak zakładam, dla współczesnej Rosji są po pierwsze nic nie warte, a po drugie nawet jeśli miałyby się tam pojawić, to byłyby ideowo po prostu naznaczone, a tą ideę europejską Rosja dzisiaj świadomie odrzuca. Więc no, to tak wygląda, ale też przypomnę Państwu i nam, bo sam się nad tym zastanawiałem, kiedy Magda znalazła ten tekst o tych funduszach, że przecież mamy do czynienia tutaj także z wieloma innymi państwami, akurat nas interesuje ten kierunek rosyjski, ale zwróćcie Państwo uwagę również, że ta polityka sąsiedztwa jest również kreowana czy też budowana dla choćby Śródziemnomorza. Gdzie mamy bardzo dużo różnego rodzaju graczy, i każdy z nich też jakieś interesy na pewno chciałby rozegrać. Nawet Syria. Tutaj akurat to członkostwo jest obecnie zawieszone, ale jednak takie też plany Unia miała, żeby gdzieś tutaj ze swoimi funduszami i pomysłami jednocześnie się pojawić to jeśli teraz pozwolicie to ja zmienię temat na trochę byśmy powiedzieli mniej globalny bo tutaj um, taki portal holot media Opublikował bardzo ciekawy artykuł o bardzo byśmy powiedzieli takim regionalnym, skromnym wydźwięku, jeśli chodzi o skalę, bo chodzi o sobowtórów Putina. I oczywiście, proszę Państwa, jest tutaj kwestia ta głośna, kwestia tych urzędowych sobowtórów Putina. Jest wiele wskazówek, które faktycznie podpowiadają nam, że coś tu jest nie tak z tą liczbą Putinów, bo jeden czeka. Na spotkanie z gośćmi dwa tygodnie wita się z nimi przez 6-metrowy stół, inny putin, przypadkowych ludzi przytula na ulicy, ale nie o tym zupełnie będziemy, proszę Państwa, mówić. Tutaj holot media zaczyna od takiego, takiego konkretnego przypadku we wrześniu 2018 roku, proszę Państwa, młoda para, chociaż już po 30, młody pracownik banku i jego już w tym momencie no, małżonka Świętowali swoje wesele w włoskiej restauracji na prospekcie lenińskim w Moskwie. Były róże, była jagnięcina, risotto z atramentem z Montfy, dwa rodzaje ryb i był, proszę Państwa, prezydent Putin. Wyszedł przy akompaniamencie hymnu narodowego, nazwał wesele największą inwestycją w rosyjską gospodarkę ostatnich czasów. Stwierdził, patrząc na pannę Młodą, że jednak tak jak zawsze powtarzał, krajowe jest najlepsze i zażartował, że sam by nie był w stanie tak. Świętować. I oczywiście był to sobowtór Władimira Putina, a Holot Media prześledziło losy, porozmawiało z trzema różnymi sobowturami, komercyjnymi, sobowturami Władimira Putina. Za tamten 15-minutowy występ na weselu Bankiera, jak tutaj piszą. Zapłacili sobowtórowi Władimira Putina 350 tysięcy rubli, co jak później się dowiadujemy z artykułu było wyjątkowo wysoką kwotą, bo ci sobowtórowie Putina nie zarabiali zazwyczaj aż tak dobrze. Pierwsza historia jest chyba najciekawsza. Pierwszego z tych sobowtórów, biznesmena z Nowosybirska, który handlował futrami, i w 2003 roku przyjechał na moskiewskie targi Czapek, gdzie jego podobieństwo do świeżo wtedy upieczonego prezydenta, choć trzy lata na stanowisku to w normalnym kraju wydaje się długo, ale w kontekście tego, ile później Władimir Putin rządził Rosją, przecież dalej rządzi, no to te trzy pierwsze lata wydawały się bardzo krótkim terminem. Teraz nam się takim wydają. W każdym razie ten biznesmen z Nowosybirska na targach odkrył, że podobieństwo do Putina okazało się bardzo przydatną cechą. Wielu ludzi, wielu biznesmenów chciało sobie z nim zrobić zdjęcie, częstowało go różnymi rzeczami, i on zaczął faktycznie jeździć po kraju. Zaczął się wystawiać jako taki, jako taki sobowtór na imprezy. Jednym z jego pierwszych zleceń zresztą był jubileusz deputowanego Najwyższej Rady Ukrainy w Jałcie. Co ciekawe, proszę państwa, to był prezent dla tego deputowanego podobno, jak wspomina ten sobowtór od jego żony, od żony deputowanego i Para małżeńska przez dwa dni po tym się do siebie nie odzywała, bo ten prezent okazał się nietrafiony. Później, kiedy spłonął sklep z futrami rzeczonego biznesmena, wyprowadził się on do Moskwy, gdzie zaczął zarabiać jako. Mm, Taki uliczny, a w zasadzie placowy sobowtór. On się porozumiał ze Stalinem, stojącym na Placu Czerwonym, także sobowtórem, i zaczęli razem zarabiać na zdjęciach z turystami, co było całkiem dobrym bizne biznesem, chociaż e, sobowtór Putina twierdził, że spóźnił się na najlepsze lata takie, takiej działalności, bo Lenin i Stalin w 98 codziennie, cytuję, zarabiali na. Dobry samochód. On się chwilami bał, że ta jego działalność zostanie uznana za obrazę funkcjonującego prezydenta, a nawet, proszę Państwa, dwa razy przez internet administracji na Kremlu proponował, że zostanie oficjalnym sobowtórem prezydenta, to znaczy nie takim jawnym, tylko że po prostu będzie się wynajmował jako rodzaj przynęty, żeby. Ochraniać prezydenta przed potencjalnymi zamachowcami. Nie usłyszał żadnej odpowiedzi na ten temat, za to próbował kariery w Chinach, ale emisji klipu reklamowego z jego udziałem zakazano z powodów prawdopodobnie dyplomatycznych. I kolejnym takim biznes, biznesem tej dwójki sobowtura Putina z sobowtórem Lenina był kanał YouTubeowy, na którym między innymi za tak zwane donaty oferowali na przykład, że Lenin za 100 rubli zdejmie czapkę. Kanał nie okazał się szczególnie lukratywny, próby na TikToku zrobienia popularności także nie wyszły i ostatecznie ten konkretny sobowtór Putina został trenerem na basenie. Był, była tu opisana jeszcze historia drugiego Sobowtura, który był w zasadzie prawdziwym aktorem, występował w teatrze, w kinie, za pracę w roli Sobowtura finansował swoją trupę teatralną, która ćwiczyła swoje role w szkolnej sali. Miał też podobno problemy, bo na przykład kiedy chciano go obsadzić w roli E Telewizyjnej czy filmowej, na przykład jakiegoś bandyty czy złodzieja, i golił wąsy do tej roli, bo go prosili, to wtedy odkrywał reżyser czy scenarzysta, że no, nie może obsadzić sobowtóra Putina w roli jakiejś negatywnej postaci, bo ile z wąsami prezydenta nie przypominał, o tle bez wąsów już stawał się do niego zbyt podobny. Trzeci sztuczny Putin występował przede wszystkim w kabaretach, w klubie Wiesiołych i Nachodciwych, KWN. I w tej chwili, proszę Państwa, najciekawsze, co tutaj padło w kwestii teraźniejszości tych sobowtórów, to to, że jeden z nich dostał propozycję głównej roli w filmie. Nie słyszałem wcześniej o tym filmie przed tym artykułem. Fabuła ma opowiadać o ojcu, i właśnie tutaj Sobowtór Putina, były profesjonalny Sobowtór Putina ma go zagrać. Ten ojciec ma iść na wojnę z Ukrainą po to, żeby zebrać na operację Syna. Jeszcze warto wspomnieć, że jest tutaj wymieniony w tym artykule polski Sobowtór Putina, nawet Odnalazłem jego oficjalną stronę internetową i muszę Państwu powiedzieć, że niespecjalnie go przypomina realnie. I w świetle tego, co się dzieje w tej chwili, myślę, że tak jest nawet lepiej. Faktycznie, kiedy mi się jeszcze zdarzyło być na Placu Czerwonym, pamiętam Lenina, ale osobiście Putina tam nie widziałem. Może ktoś z Was miał więcej szczęścia i widział tam sobowtóra Putina na żywo. Czy ty, Magda, widziałaś sobowtórę Putina na żywo gdzieś? Nie, Czy, nie. Wiesz, takiego tam pląsającego po, choćby po Placu Czerwonym. Nie, widziałam tylko Lenina tego takiego sobowtóra oraz oczywiście hmm. tego, tego mniej żywego. Mniej żywego, to tak. tak. A co w ogóle sądzisz o tej, o tej sprawie? Bo faktycznie no ci panowie to nie są ci zatrudnieni przez budżet państwa rosyjskiego sobowtóry. To nie są powtóry Putina, tak? Te budżetowe, tylko mamy do czynienia, jak Marcin zaznaczył, z komercyjnymi tutaj podobiznami głowy rosyjskiego państwa. To ja mam tutaj taką filozoficzną furtkę otwartą, że. Tak naprawdę to są takie symulacje rzeczywistości, i bardzo mnie zaskakuje to, jak, jak mocno są one w rosyjskiej rzeczywistości zakorzenione. To, że tych sobowtórów zaprasza się na biznesowe spotkania, na śluby, na, na otwarcie, nie wiem, tam salonu, manikir, i, i to jest. Coś niesamowitego, że tak naprawdę taka symulacja, może nawet symulakrum, taki pozorny obraz stanowiący jakąś cząstkę rzeczywistości, ale tak naprawdę nie będący tą rzeczywistością, no bo to jest udawane po prostu. I to ma takie wzięcie, to jest y, czymś troszeczkę naturalnym, że taka, taka funkcja istnieje, że takie osoby. Y, są w jakiś sposób obejmowane uwagą, ciekawością, ale też przy okazji takim biznesowym ramieniem, że, że jest na to popyt. Mhm. Ja też tak sobie o tym pomyślałem jak ty, że to ma wzięcie komercyjne wciąż. To znaczy, to nie jest jakoś zaskakujące pewnie w tej w, tej w ogóle rzeczywistości rosyjskiej, że, że sobowtóry mają nie tylko zresztą w Rosji jakąś popularność, chociaż nie wiem, czy u nas tak, tak bardzo znowu. Ale tak sobie pomyślałem, że to jest rzeczywiście jakiś taki kulturowy rys, bo ten prezydent czy ta głowa państwa bez względu na to, kto by to nie był, to jednak jest zawsze bardzo daleko od ludzi i pomyślałem sobie tak, że im bardziej pragnął go mieć jako osobowtóra gdzieś blisko, tym faktycznie on, on dalej od tych ludzi jest. Im więcej portretów powieszą w różnych instytucjach właśnie z wizerunkiem prezydenta, w mniej lub ważnych instytucjach, bardziej dla państwa, dla istnienia państwa, dla funkcjonowania tego państwa, tym to będzie oznaczało, według mnie, jeszcze silniejsze oddalenie tej postaci od, od spraw rzeczywistych, tych faktycznych, zwykłych ludzi. Więc tutaj jest to naprawdę fenomen do zbadania. Mnie bardziej się za to kojarzą, bo ja też nie spotkałem nigdzie osobiście. Świadomie przynajmniej nie spotkałem dwojnika, czyli sobowtóra prezydenta Rosji. Nie szukałem też, to, to prawda, ale za to nie szukając, natykałem się na, w Rosji już sprzed kilku lat, przecież w tej Rosji sprzed czterech w zasadzie już lat, na różnego rodzaju produkty, które były obrędowane wizerunkiem Władimira Putina. Jakoś bardzo zapamiętałem cukierki, trufelki takie, które występują pod marką prezydent. na które owinięte są właśnie w papierki, a na tych papiereczkach mamy wizerunek Władimira Putina. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, a w Rosji to znajdziemy i wizerunek na cukierkach, i wizerunek Stalina, i, i Lenina. No to prawda. Ale no na przykład, drodzy Państwo, nie znalazłem takich zbyt wiele produktów z wizerunkiem Borysa Jelcyna. Nie widziałem też takich produktów szybko zbywalnych, takie określę, gastronomii takiej słodyczy z wizerunkiem Miedwiedziewa. To też przecież prezydent, więc coś jest na rzeczy tutaj z Putinem. To jest po prostu brand rozpoznawalny również wszędzie i no, ci panowie, którzy mają tą rolę do odegrania albo mogą zarobić na odegraniu tej roli, no z całą pewnością przez przypadek trochę skorzystali, bo ta, ta, ta kwota, o której Marcin powiedziałeś, że tam można nawet było samochód sobie wygospodarować za takie występy dziennie tak jakoś to chyba wybrzmiało, że to była naprawdę masa pieniędzy, więc no przez przypadek można stać się nagle bogatym człowiekiem w takiej sytuacji zupełnie niechcący. Tak, przecież to dotyczyło Lenina i Stalina, więc y, oni byli jeszcze silniejszą marką i tutaj trzeba powiedzieć, że Rosjanie chyba gdzieś mają y, pewien, byśmy powiedzieli, y, instynkt dotyczący tych kwestii, bo widzą, że jest prawdziwy prezydent taki jak Putin i jego można sprzedać, a jest nieprawdziwy i on jako marka handlowa... Jest to A dajcie warto, mi jeszcze jedno słowo w tej sprawie powiedzieć, bo z wizerunku Władimira Putina już od dawna także kosztu, korzysta Ukraina. Oczywiście w taki sposób, w jaki pozycjonowany jest Władimir Putin w tym kraju, który zresztą od już dobrych ośmiu lat najeżdża, ale to też jest moim zdaniem pewnego rodzaju złudzenie albo zbyt daleko idące uproszczenie. Bo oczywiście, że można schować całą Rosję za Putinem i uznać, że Władimir Putin tylko tutaj w zasadzie reprezentuje e, wojnę i tak się dzieje. Myślę, że Marcin, już widziałeś powielokroć więcej tego typu artefaktów w Ukrainie niż ja. Ja sobie sprzed lat przypominam rok 2014 dokładnie, czyli rok Aneksji Krymu, kiedy przywiozłem jako właśnie taki element no nie tyle dekoracyjny, co gadżet z Ukrainy, papier toaletowy z wizerunkiem. Putina. One się pojawiały masowo. Zresztą do teraz z całą pewnością można nabyć również i wycieraczki do butów z wizerunkiem rosyjskiego prezydenta. No to oczywiście może być zabawne, ale generalnie troszeczkę może wprowadzać również w, w pewnego rodzaju tak. Taki stan błogiej nieświadomości, że rzeczywiście zniknie Putin i wszystko się zupełnie łatwo potem wyprostuje, będzie reset i jedziemy dalej. Trochę wydaje mi się, że oczywiście to zależy też do kogo trafiają te produkty. I jeszcze jedna rzecz, Serbia. Serbia jest zakochana w wizerunku Władimira Putina. Dostałem takie, taką koszulkę. Od jednej ze studentek. Też wiele zdjęć otrzymywałem, bo sam jeszcze jakoś tam nie dotarłem, ale słyszę z różnych źródeł, że w Serbii również ten wizerunek cieszy się niemałą popularnością. Co do papieru, to miałem, używałem, ale muszę Państwu powiedzieć, że padłem ofiarą oszustwa, bo tylko tam dwie pierwsze warstwy były faktycznie zadrukowane. To... Może nie jest oszustwem, nikt mi nie obiecywał, że będzie wszystko zadrukowane, natomiast długo się powstrzymywałem przed użyciem tego rodzaju produktu, natomiast po wybuchu wojny uznałem, że przyniosę ten papier po prostu do biura i pozwolę wszystkim wyrazić swoje... Uczucie sposób... A ja pamiętam, że ty wyrazisty. mi to mówiłeś kiedyś, chyba już w jakiejś rozmowie, pewnie nie przy nagraniu, i sobie pomyślałem, że ja jeszcze poczekam na bardziej taki poważny kryzys papierowy, bo jednak jest to ciekawa ciekawa forma też reakcji, tak, takiej społecznej, politycznej, ale i jakiejś też biznesowej reakcji na to, co się dzieje. Myślę, że, że, że pewnie, pewnie przyjdzie czas, że i kryzys mnie złapie, będę musiał. Te cztery listki zerwać. Jest jeszcze jeden lider, o którym dzisiaj można troszeczkę porozmawiać, jeśli pozwolicie, i to jest lider państwa sąsiedniego, Białoruś. W ubiegłym tygodniu okazało się, że Aleksandr Łukaszenka ma jeszcze jeden pomysł na to, jak. Jak dać o sobie znać swoim obywatelom, nie tylko tym, którzy są, mieszkają wciąż w Białorusi, będą w Białorusi i w Białorusi na pewno zamkną swój cykl życiowy, ale także tym, a może przede wszystkim tym, którzy już Białoruś opuścili. Otóż, drodzy Państwo, dekretem prezydenta białoruskiego, nieprawnego, ale jednak człowieka, który uzurpuje tą władzę, Właśnie białoruskie placówki dyplomatyczne nie będą już wydawać paszportów białoruskich, dokumentów identyfikacyjnych. Białorusini mają paszport zagraniczny i nazwijmy to w uproszczeniu dowód osobisty, jak przynajmniej udało się mi ustalić w jednym dokumencie. Więc ci, którzy na stałe mieszkają za granicą i już nie mają Pomysłu na to, aby swoją, swoją przyszłość kontynuować właśnie w swojej ojczyźnie, no to niestety placówki konsularne ich państwa urodzenia nie będą wydawały tych nowych dokumentów, jeśli im się one oczywiście zakończą lub jeśli zostaną zagubione. Niemożliwie będziesz, będzie również. Hmm, Przedłużanie ważności tych dokumentów. No i oczywiście wiele pytań, czy to tylko o to chodzi, jak to w ogóle będzie wyglądało. Jak twierdzi na przykład Zerkało, czyli białoruski, białoruskie medium, które też temu tematowi się przyglądało, no jest to w zasadzie tylko i wyłącznie czubek góry lodowej, jeśli chodzi o sam dokument, bo okazuje się, że. Teraz, kiedy wyłącznie będzie możliwe wy, 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 wyrobienie sobie tego dokumentu wyłącznie w Białorusi, no to blokada jest dosyć szeroka i jakie problemy mogą wiązać się z tym przepisem? No nie chodzi tylko właśnie o ten paszport służący do podróżowania i identyfikacji swojej tożsamości. Poza granicami kraju, ale jak się okazuje, jak się wczytujemy w ten dokument państwa białoruskiego, chodzi też o szereg administracyjnych procedur, które zostaną przez to zablokowane dla osób poza Białorusią przebywających, przebywających ponieważ na przykład nie będzie można uzyskać na przykład zagubionego świadectwa o swoim wykształceniu. Można było bowiem w konsulacie białoruskim czy przy ambasadzie wyrobić upoważnienie, dzięki któremu w Białorusi ktoś z naszych upełnomocnionych mógł taki dokument, czy jego kopię, czy jego duplikat odebrać w białoruskiej uczelni. Teraz nie będzie to możliwe. Wielu Białorusinów być może nawet wyjechało bez takich dokumentów, nawet nie w pośpiechu, po prostu nie miało ich albo nie miało pomysłu, żeby je ze sobą zabierać, a już nie mają. Odcięli sobie często drogę powrotu. Zagubienie lub brak dokumentów nie tylko takich ten klasyczny dokument paszportowy ale, drodzy Państwo, mamy szereg dokumentów, które potwierdzają nasze małżeństwo świadectwo urodzenia, świadectwo ustanowienia ojcostwa rozwody, adopcje, zmiany nazwisk itd., itd. One są ważne bardzo często przy Istotnych życiowych, codziennych operacjach, typu rozliczenia podatkowe, zasiłki w krajach przebywania Białorusinów, zapisywanie dzieci do przedszkola, do żłobka, no i takie dokumenty teraz będą wydawane też tylko w kraju, czyli w Białorusi. Brak możliwości także wydania apostille czyli nawet jeśli się miało dokumenty z białoruskiego jakiegoś, z jakiejś instytucji białoruskiej, to konsulaty bardzo często musiały potwierdzać poprzez apostylę ich wiarygodność, ich prawdziwość, i teraz nie będą tego robić. Wiele krajów niestety nie uznaje tych białoruskich dokumentów, ani ich tłumaczeń, więc tutaj potrzebne były dodatkowe procedury. I z tej procedury państwo białoruskie dla swoich obywateli, to podkreślmy, samo się wycofuje. No, i zarządzanie, drodzy Państwo, zasobami, czyli na przykład nieruchomościami lub swoim meldunkiem. Nie można będzie teraz upoważnić nikogo poprzez konsulat. Jak ktoś ma zamrożone na przykład. W tej postaci środki w nieruchomościach w Białorusi to niestety sprzedaż czy jakiegokolwiek rodzaju ruchy na tych, na tych majątkach będą możliwe wyłącznie po powrocie, czy też po przyjeździe do kraju. Dotyczy to także, czy dotyczyć to będzie także? Oczywiście mówimy cały czas o dokumentach, których ważność zostanie już wyczerpana, oraz tych zaginionych dokumentach. Więc dotyczyć to także będzie i ruchomości, czyli jeśli ktoś chciałby sprzedać samochód, który został tam właśnie na wschodzie w Białorusi, albo chciałby go wyrejestrować, to także bez osobistego stawiennictwa w kraju nie będzie to możliwe, zatem idzie pewnego rodzaju fala w tym kierunku, to nie będzie jedno to nie jest jednorazowa kwestia. Wielu białorusinów ma jeszcze paszporty ważne, te swoje dokumenty osobiste ważne na kilka lat do przodu, więc to nie dotknie na pewno wszystkich białorusinów, ale już jakąś grupę wcale nie małą. Tak. No więc można powiedzieć, że Łukaszenka skazał emigrację w znaczącym stopniu jednak emigrację białoruską na taką cywilną śmierć. Ale u siebie w kraju, poniekąd utrudniając także życie i w kraju, w którym oni teraz przebywają, bo bez dokumentów naprawdę nie będzie łatwo, no ale także w sposób wyrazisty przypomniał tym, co zostali właśnie na miejscu, o swoim istnieniu, o swoim pomyśle na politykę wobec swoich obywateli. No i że póki on rozdaje karty w kraju, to łatwo nie będzie. Ja zastanawiałem się trochę nad tym i trudno mi jest określić, czy to bardziej tych emigrantów białoruskich odrzuci teraz od myślenia o powrocie do ojczyzny, bo być może to akurat tym bardziej sprowokuje ich do ruszenia po różnego rodzaju uprawnienia i pełnomocnictwa w kraju przebywania. No w tym także jak wiemy doskonale, w Polsce, która jest jednym z czołowych jest jednym z czołowych miejsc, w którym migracja białoruska polityczna, gospodarcza, jakakolwiek jakbyśmy jej nie określili, znalazła schronienie jednakowoż, więc to jest bardzo ciekawe, bo to jest też wyzwanie dla tych krajów, w których Białorusini przebywają. Warto szybko się nad tym zastanowić, jak można zneutralizować być może tą akcję białoruskiego państwa. Państwa. No a być może poprzez nabywanie innych obywatelstw różnego innego rodzaju zabiegi techniczne czy polityczne mówiło się o tym przecież także w kręgach hanowskiej, jak można będzie wesprzeć tych właśnie migrantów zobaczymy co z tego wyjdzie. No ja bym to porównał może nie słusznie, nietrafnie, ale zaryzykuję takie porównanie, że Łukaszenka Trochę zmusił do lądowania jednak więcej niż jeden samolot. Pamiętacie, było takie przymusowe lądowanie Ryanair'a w Mińsku, przekierowanie go w zasadzie do Mińska w 2021 roku, w maju. Roman Protasiewicz był wtedy celem chodziło o wydobycie jego z tego samolotu, i teraz w zasadzie zmusił do lądowania praktycznie wszystkich Białorusinów poza krajem, przebywających. No wyobrażam sobie też jednakowoż myślę, że to dosyć jasne i oczywiste, że w wielu przypadkach, w których się znaleźli ci ludzie, będą jednak oni zmuszeni do powrotu. Przez te przepisy do kraju. I myślę tutaj o bardzo intymnych, osobistych kwestiach. Niestety, wielu z Białorusinów, także z, z tych, z którymi ja miałem kontakt, twierdzi zupełnie jednoznacznie, że dla wielu z nich powrót jest praktycznie równoznaczny z represjami lub nawet z więzieniem. Więc bardzo jestem ciekaw. Co uzyska Łukaszenka, a trochę bardziej jestem ciekaw, jak my możemy. Jak my jako kraje, w których Białorusini szukają schronienia, możemy im w tej sprawie pomóc. We wspomnianym przez ciebie Bartek artykule pojawia się jeden wątek. Tam jeden pan wypowiada się na, na temat tego, że być może będzie czekał na jakieś uproszczone procedury składania dokumentów o obywatelstwo, o jakieś pozwolenie na przebywanie. I ja myślę, że dla wielu Białorusinów to będzie taka nadzieja na to, żeby jednak nie musieć wracać do, do tego kraju po, no, po jak, jakąś swego rodzaju tożsamość, no bo wszelkie te dokumenty, które. Po które trzeba wrócić, no to one świadczą o tym, czy o urodzeniu, o ślubie, o posiadaniu czegoś, czy tu samochodu, czy jakiejś nieruchomości. A ja na to jeszcze spojrzałam trochę z takiej innej strony, czy aby takie kroki, to po pierwsze, no tutaj jest oczywiste, oczywiste to, że chodzi o uderzenie w Białorusinów, którzy mieszkają za granicą, ale z drugiej strony jest też taka, takie coś, co pokazuje pięknie politykę Łukaszenki zawieszenie tych, tych placówek zagranicznych. No, bo jeżeli one tracą możliwość wydawania tych dokumentów i tracą swoją główną funkcję, żeby pomagać obywatelom, który, którzy przebywają za granicami za granicą i to jest tak naprawdę jeszcze większa izolacja polityczna, która, której skutkiem jest to, że cierpią, na to, na, cierpią z tego powodu zwykli obywatele, ale to też pokazuje no, po prostu politykę tego, że z nikim się nie dogadujemy nawet z obywatelami własnego państwa, robiąc im tak bardzo pod górkę. To znaczy, tutaj w zasadzie my jesteśmy bardzo cywilizowanymi ludźmi i bardzo, byśmy bym powiedział, no wszyscy jesteśmy e, absolwentami wyższe wykształcenie, nawet tutaj Bartek, jesteś wykładowcą, więc tutaj może nie przystoi mówić takich rzeczy wprost, ale wydaje mi się, że tutaj na twoje pytanie, jak my możemy pomóc, to e, ja bym powiedział, że już w tej chwili nie ma lepszego e, rozwiązania niż po prostu uzbroić ludzi, którzy są gotowi Łukaszenkę wyeliminować w sposób fizyczny lub zmusić go groźbą takiej eliminacji do odejścia. Mówię tutaj oczywiście także w kontekście mojej działalności, która dokładnie na tym polega. Oczywiście my nie kupujemy uzbrojenia za środki ze zrzutki dla pułku Kalinowskiego, bo nie mamy takich możliwości prawnych po prostu. Natomiast osobiście, gdybym tylko posiadał odpowiednie koncesje, to z ogromną przyjemnością wyposażyłbym ich, we wszystko, co jest tylko potrzebne, ponieważ ten wąsaty upiór od ponad ćwierć dekady już tworzy w niewielkim, pięknym kraju, pełnym życzliwych i dobrych ludzi, obóz koncentracyjny albo jakąś swoją zwyrodniałą farmę mrówek. I żaden, żaden człowiek, który tworzy sobie takie taką właśnie farmę mrówek w pokoju, nie lubi, jak mu te mrówki uciekają. Więc to, co on teraz zrobił, jest po prostu próbą ściągnięcia jak największej liczby białorusinów z powrotem do siebie, a przecież ci ludzie już od lat nie mają łatwo ze względu właśnie na tego typu um, formalne kwestie, przy czym nie mają łatwo i w Europie i nawet w tej bratniej podobno Rosji, gdzie no to dobrze relacjonował, oczywiście w humorystycznej formie, dobrze nam znany Sława Kamisarienka, stand uper białoruski, który przeprowadził się do Moskwy i wielokrotnie opowiadał, jak mu było pod górkę, będąc Białorusinem, Białorus, tak, Białorusinem w Rosji, człowiekiem, który musiał między domem swoich rodziców, a swoim mieszkaniem prywatnym w Moskwie przedzierać się przez lasy w busie, bo no tak było najprościej się tam dostać i słyszał od rosyjskiego pogranicznika na lotnisku wracaj do swojej Białorusi, a przecież no ciężko już o, o jakichś bliższych Rosjanom migrantów niż Białorusini, którzy między sobą mówią bardzo często po rosyjsku i którzy są kulturowo czasem wręcz Trudni do odróżnienia, ale no, oni przez politykę tego wąsatego kartofla musieli to wszystko przez ponad 20 lat znosić, i w tej chwili wydaje się, że po roku 2020 jakiekolwiek y, rozmowy o próbie rozwiązania tego konfliktu, który jest de facto konfliktem między władcą totalitarnym i jego obywatelami, Próby rozwiązania tego konfliktu polubownie, jakąś rozmową, dialogiem, dyskusją, no są, już zostało to wypróbowane, zresztą nie tylko w roku 2020. Tam próby były różne, było ich wiele i odpowiedzią dyktatora było zawsze po prostu użycie jeszcze większej przemocy i wydaje się, że w takiej sytuacji po prostu nie można tego Rozpatrywać w innych kategoriach niż jako walki, w której trzeba odpowiedzieć. Niestety, wolałbym, prawdę mówiąc osobiście, żeby nigdy w historii świata do takich sytuacji nie dochodziło i już nie doszło, ale w tej konkretnej sytuacji wydaje się, że po prostu e, ja przynajmniej, nie wiem, jaka jest Wasza opinia, chowałbym swój e, humanizm do kieszeni, który jest mi bardzo drogi, bo mm, generalnie życie ludzkie jest w ogóle życie, jest chyba najwyższą wartością, jaką znamy. A tu bym powiedział po prostu życie, ale w tym przypadku życzę temu konkretnemu człowiekowi po prostu losu Muamara Kaddafiego albo Czałczesku i żeby ten koszmar kilku milionów ludzi się po prostu w końcu zakończył, bo oni mogliby żyć zupełnie tak jak Litwini czy Polacy przez ostatnie 25 lat, a te ćwierć wieku zostało im brutalnie odebrane przez człowieka, który nie miał do tego najmniejszego ja rozumiem, prawa. Marcinie, oczywiście twoje, twoje stanowisko i pewnego rodzaju taką przynajmniej deklaratywną, werbalną radykalizację, zupełnie to jest jasne dla mnie, a sam to w jakimś sensie przechodzę, Wewnętrznie wojując trochę, ale cały czas mam jednak na myśli to, że być może nasza energia, nasze emocje, nasza siła również powinna być silniej zwrócona ku wewnątrz do tych instytucji, miejsc i sił, które, na które możemy mieć wpływ, bo raczej możemy mieć umiarkowany wpływ na to, co w Białorusi i Rosji, w Ukrainie, no jednak większy możemy mieć wpływ. To fakt, choćby przez wsparcie tych ludzi konkretnych na miejscu, tak jak Ty to czynisz bezpośrednio rzeczywiście. Ale no, cały czas uważam, że y, y, Unia Europejska i te wszystkie instytucje, które y, y, y z Unią Europejską mają wspólne wartości, tak to określę, czy interesy nawet, okej, okay, zejdźmy do interesów, mają jeszcze niewykorzystany arsenał poza przemocowych środków, takich fizycznie przemocowych, z którego jeszcze chyba nie zdążyliśmy skorzystać, żeby faktycznie przynajmniej jeszcze silniej oddziaływać na to, co tam się dzieje. Takie mam wrażenie, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale liczyłbym, Cały czas na to, że, że jeszcze coś, coś można po prostu wyciągnąć, patrząc oczywiście na niekonsekwencje, nie tylko wewnętrznie tutaj europejską, ale taką w szerszym kontekście. Więc tutaj myślę, mogłoby być coś więcej do zrobienia. Stąd też tak sobie pomyślałem, kiedy przeczytałem te tezy z artykułu Zierkała, że być może tutaj w Polsce, bo dźwięczą mi w uszach, chyba pamiętasz dobrze, byliśmy na tym koncercie wspólnie, akurat jednym słowy komisarium, jak on też naśmiewał się z polskiej karty pobytu. Pamiętasz to, prawda? No właśnie, właśnie. Więc mam no na więc myśli właśnie tak. choćby ten element, że prawda, że dla wielu białorusinów przecież nie od wczoraj, będących tutaj w Polsce, ani nie od przedwczoraj, ani nawet nie od roku i półtora roku, pewne kwestie już mogły być dawno um, um, łatwiej wyjaśnione albo przynajmniej czytelniej wyjaśnione, bo nie mówię o, o uproszczeniach, tylko o pewnego rodzaju jasności. Tylko jeszcze tutaj ci wejdę w słowo, bo żeby nie było jakiegoś nieporozumienia, tam na tym występie stand-upowym ta karta Polaka była przedstawiana raczej w kontekście biletu do lepszego świata, niż faktycznie jakoś e, wyśmiewana no tak, jako coś tak. negatywnego. Tutaj, żeby ktoś nie, tak, żeby ktoś nie odebrał, bo no, my tam byliśmy, ale żeby ktoś nie odebrał tego w sposób opaczny bo to było tak, jak najbardziej tak, pozytywnie. Oczywiście, a oczywiście tam że tak. Opisywane. Aczkolwiek pojawiła się. I dlatego sobie też to to, to jakoś przypominam. A jeszcze jednym paradoksem w tej całej sytuacji, pewnie już bliżej końca jesteśmy jest to, że Aleksandr Łukaszenko potrafi zorganizować doskonale system transportu, logistykę i system przyjęcia obywateli z innych części świata po to, żeby przepychać ich na kierunek zachodni, w kierunku polskiej granicy, zielonej granicy i to mu doskonale wychodzi, a jednocześnie podcina wszelkie Możliwości i tak już bardzo trudne psychologicznie dla obywateli swojego kraju, najlepszych, bardzo często obywateli ze swojego kraju. No zobaczymy, czy to, czy to przyniesie mu jakiekolwiek jeszcze przedłużenie jego politycznego sukcesu. Jego politycznej drogi, która no, chcielibyśmy, żeby także tak, się skończyła jak najwcześniej. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Bardzo miło było Was słyszeć. Bardzo ciekawie, jak zwykle. Było z Wami zerknąć do świata mediów rosyjskojęzycznych. Bardzo dziękuję Magdzie Paciorek i Marcinowi Strzewskiemu. I Państwu życzymy wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu i dobrych odbiorów podcastu Czytamy po rosyjsku. Dzięki Wam serdeczne. Dzięki. Dziękuję i dziękuję Państwu.